Siemanko, witam. Dawno mnie niestety nie było na kanale, brak czasu. Pokażę wam tutaj tą łazieneczkę, co obiecałem. Prawie sprzed miesiąca, no niestety, kurczę, no jedna robota, druga robota u siebie na budowie, dach też robiłem, też wam miałem pokazać. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to wszystko jakoś, jakiś materiał stworzyć. No dobra, teraz przejdźmy do rzeczy. Powiem tak, podłogę mam już tutaj w tej łazieneczce położoną. Wannę mam zabudowaną. Wannę zabudowałem bloczkiem szóstką. No niestety, nie nagrałem wam, jak to robię. Bloczek szóstka, obsadzam dół. Tak jak widać tutaj. Ścineczkę sobie obracam na płasko i później do tego układam. Oczywiście tutaj mamy przerwę zrobioną odpowiednią na płytkę z jednej, jak i z drugiej strony. Pod spodem widać oczywiście, że będzie tutaj podnogi zrobione, zabudowa LED, tak? Oczywiście. Rewizji nie ma. No, właścicielka nie chciała, inwestorka nie chciała. Tutaj żadnego wglądu. Syfon oczywiście jest taki, no już teraz to jest taki bardziej standard, nie? No i chociaż nie wszyscy go stosują. Pokażę, jak mi się uda. Wiadomo, że wszystko można od góry wyczyścić. No ale gdzieś tam ogólnie spod uszczelki może niby woda jakoś tam teoretycznie polecieć. Tylko powiem szczerze, że nie spotkałem się jeszcze u siebie w domu. Mam wannę, jeszcze mam, że tak powiem, za czasów komunistycznych, 89 rok. Ta wanna stoi do dziś, ogólnie łazienka niedługo już też będzie remontowana, to może wam pokażę. Wanna stoi do dziś i przez tyle lat nie było ani razu wycieku. Ani razu na pewno nie było wycieku, bo ostatnio zaglądałem pod tą wannę, bo była zabudowa. Wyciągałem się pralkę, wąż od pralki tam podpiąć, bo pod wanną było wejście i sucho, nie było widać, żeby kiedykolwiek, jakiekolwiek wycieki były. No ale to jest różnie, wiadomo, że może nie musi, tak? Wiadomo, o co chodzi. Tutaj tak, tutaj półeczka nad wanną. Słońce tutaj troszkę razi. To też będzie ładnie wszystko zabudowane. Fazować płytek nie będziemy, wszędzie idą listwy. Wszędzie idą listwy. Tutaj, na gebericie. Geberit też już mam ładnie obsadzony. Tam jeszcze tylko muszę zrobić dwa otworki na szpilki do WC. I tutaj będziemy mieli takie dwie wnęki. W środku będzie terakotą wyłożone. Tu właśnie w tej chwili wykuwam bruzdy, sobie robię na żeby pochować peksę do grzejnika. Tu też wodę mamy wszędzie rozprowadzoną. Tu będzie zasilanie puszczone do LED. To idzie oczywiście tutaj w ścianie, wszystko schowane i wypuszczone jest z tej strony do głównego włącznika. No trochę tych kabli się tu nazbierało, no ale problemu nie będzie, żeby to połączyć. Tutaj pójdzie drugi przewód przed kładzeniem płytek, go tam puszczę, tam już bruzdę mam zrobioną przy dole. Tam pójdzie drugi przewodzik, one się tutaj zejdą i tu w szafeczce będzie transformator schowany. Nie tak, żeby sensownie było można jakoś tam, w razie czego jakby się przepaliło czy coś, żeby można było tutaj zajrzeć. A pasek będzie, wiadomo, przyklejony tam od spodu. Przewodzik wypuszczę tutaj ładnie w tym miejscu. Tu jeszcze rozkuję, zrobię taki cieniutki pasek w zagłębieniu, że jak przyjdzie płyteczka, wiadomo, że przewodu sobie zostawię z tyle, żeby na spokojnie można było tutaj przyrutować do tego paska. Zostawię tam później taką malutką dziureczkę, żeby można było ten przewodzik schować, wetknąć. Tutaj taki cieniutki pójdzie 0,5. Zwykły, cienki. To w zupełności wystarczy do takiego LEDa. Okno też obrobione, tak, rura zabudowana. Jeżeli chodzi o podłogę, no wiadomo, zabezpieczyłem sobie, jak widać, tutaj już są płyteczki. O, tutaj mam. I tutaj nie przykrywałem tego, bo to wiadomo, tam po tym chodzić nie będziemy, to po prostu zabezpieczyłem tylko miejsca, które są najczęściej uczyszczane. Wiadomo, jakiś klej spadnie czy coś, to się nie nanosi, zawsze w to spójne.
Jeżeli chodzi o posadzkę, wiadomo, hydroizolacja dwa razy była zrobiona. Tutaj koło wanny też jest hydroizolacja zrobiona. Tutaj też taki pasek tylko dotąd był hydroizolowany, to już jest zajechane po prostu klejem, żeby nie było wiadomo gołego pustaka. I to w zupełności wystarczy. Tu, gdzie będzie największy napór wody, no to wiadomo, wszędzie ładnie taśmą też objechałem. I to tak wygląda na ten moment. Ja się biorę dalej za pracę, za obsadzenie grzejnika. Chcę sobie po prostu wszystko ustawić, ładnie rurki, wszystko klejem zajechać, żebym miał już tutaj ładnie wyjścia porobione, przykładzenie płytek, żebym nie musiał wstawać, znowu wykuwać, coś kombinować, tylko chcę mieć wszystko ładnie uszykowane, żeby tylko już jechać z glazurą. Na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że jakoś czas mi częściej pozwoli wrzucać coś na kanał. Bo ostatnim czasy to naprawdę nie wiadomo za co się zabrać. No ale przyjdzie zima, mam nadzieję, że to wszystko się trochę wyluzuje. Także na ten moment to tyle, pozdrawiam.